Tydzień temu przypominałem o tym, że każde Boże dziecko jest przez Pana, przez Boga do czegoś powołane, do konkretnego zadania i służby i że każdy z nas kiedyś przed Panem zda rachunek, sprawę, jak wywiązał się z tego powierzonego przez Pana zadania. Pamiętacie, czytaliśmy 25 rozdział, fragment 25 rozdziału Ewangelii Mateusza. I pamiętacie, kiedy czytasz cały ten rozdział, to powiedziałem, że są tam trzy bardzo ważne obrazy. Pierwszy mówi o podobieństwo o 10 pannach, o przygotowaniu się oblubienicy na powtórne przyjście Zbawiciela, oblubieńca. I zaraz w tym kontekście jest powiedziane czuwania, że będzie bowiem tak, jak z gospodarzem, który odjechał i rozdał talenty swoim sługom, jednemu 5, drugiemu 2, a trzeciemu 1. A trzecia część, zaczynająca się od 31 wiersza tego rozdziału, mówi o sądzie ostatecznym, na którym wszyscy ludzie staną przed tronem Bożym i każdy będzie musiał zdać sprawę ze swojego życia i ze swojego szafarstwa. Tak więc nikt według nauczania Bożego Słowa, według tego, co Pan Jezus nauczał, żaden z ludzi tych rzeczy nie uniknie. To jest przed każdym z nas, przed każdym Bożym dzieckiem. Pozwólcie, że dzisiaj przeczytamy tą drugą część, ten fragment o tych talentach, od 14 wiersza. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł: Panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto dalsze 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł: Panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzieś nie siał i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi. Oto masz, co twoje. A odpowiadając, rzekł mu pan jego: sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje z zyskiem. Weźcie przeto od niego 1 talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie. A temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jak już mówiliśmy tydzień temu, jest to bardzo taki mocny fragment Bożego Słowa, bo nie mamy wątpliwości i Słowo Boże tutaj jasno i wyraźnie mówi, że człowiek, który nie przyjmuje Bożej łaski, który odrzuca Jezusa, idzie na wieczne zatracenie. I nie będzie dla niego ratunku już później, kiedy bez pojednania z Panem Jezusem Chrystusem za życia odchodzi do wieczności. Ale tutaj jest jeszcze, można powiedzieć, jeszcze jedna albo większa tragedia. Oto są ci, którzy znają Pana. Są ci, którzy należą do Jezusa. Są ci, któremu Pan Bóg coś powierzył, coś dał, coś zlecił, a jednak oni nie okazali się wierni w tym, i nie wykonali tego, co Pan im powierzył. I tu jest napisane: zabierzcie od nich to, co im dałem. A ich wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
I moi drodzy, to znaczy, że każdy z nas musi mieć tą świadomość, że jako Boże dzieci staniemy przed sądem Bożym, przed sądem Chrystusowym, ale też jako Boże dzieci musimy zdać przed Panem sprawę. Niektórzy może już na wstępie nie będą nawet mogli stanąć przed sądem Chrystusowym. Nie mówię przed tym ostatecznym sądem. Bo kiedy staniesz przed sądem Chrystusowym, to jak pisze apostoł Paweł w 3 rozdziale listu do Koryntian, to tam jest powiedziane, że niektórzy będą zbawieni jak przez ogień. Będą zbawieni ze względu na fundament w swoim życiu Jezusa Chrystusa. Ale tutaj jest powiedziane, że ci, którzy zlekceważyli swoje zadanie, które Pan im powierzył, zlekceważyli to, co Pan im dał, będą poza drzwiami Bożego Królestwa. I mówiliśmy o tym, że Bóg obdarował, tak jak każdemu tu jest powiedziane, każdemu coś dał ze swoich sług. Ta trójka tych sług reprezentuje nas wszystkich i cały Kościół od samego początku. To jest cały Kościół, to jesteś ty i ja. Jeden otrzymuje 5, drugi 2, trzeci 1. Może jeszcze inaczej to wygląda, tu nie o to chodzi, ale jest napisane, że nawet jeśli otrzymałeś 1, to znaczy, że coś otrzymałeś, że każdy z nas coś otrzymał. I moi drodzy, możemy zauważyć, że w Kościele jest problem z tymi obdarowanymi jednym talentem. Że nie ma problemu, przynajmniej z tej przypowieści Pana Jezusa Chrystusa, nie ma problemu z tymi, którzy jakby w większym wymiarze zostali obdarowani. Jakby większa odpowiedzialność została im dana. Oni, ten co miał 5 talentów, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Ten co miał 2, obracał nimi, ale problem był z tym, który miał 1 talent. I nie zastanawiamy się, dlaczego tak jest. I czemu ten, który miał ten jeden talent, właśnie zrobił zupełnie inaczej? Wziął, zakopał ten talent i czekał na powrót swojego Pana. A przecież wiedział, że Pan chce i będzie chciał zebrać żniwo, owoc jakiś z tego talentu, który mu został powierzony, bo sam powiedział, wiedziałem, że jesteś srogi. I wiedziałem, że żniesz tam gdzieś nie rozsypywał. A więc niejako ten człowiek coś zrobił świadomie, coś zrobił wbrew. Możemy powiedzieć, że wręcz był jakiś taki upór, czy opór w jego sercu i bunt. Czy to jest możliwe w życiu Bożego dziecka, odrodzonego człowieka, który gdzieś tam usuwa się i buntuje się przeciwko swojemu Panu i to, co ma, to, co jest najlepsze od Pana, on to tym nie obraca, on tym nie przynosi błogosławieństwa. A jednak Słowo Boże nam mówi, że taka możliwość jest. Bo jest tutaj mowa o tym człowieku. Moi drodzy, powiedzieliśmy, że Bóg wyposaża każdego z nas przez talenty i dary, które nam daje, wyposaża nas przez ludzi, których posyła do naszego życia, którzy nas ubogacają. Dlaczego my robimy na przykład seminarium dla małżeństw? Dlaczego robimy seminarium na temat wychowania dzieci? Dlaczego zapraszamy gości? Dlaczego mamy cykle różnych wykładów? Dlaczego to robimy? Z jednego bardzo istotnego powodu. Aby Kościół był wyposażony we wszystko, co najlepsze. Kiedy opuszczasz te możliwości, kiedy jest taka możliwość, a ty, jeśli możesz i nie ma ciebie na tym, to znaczy, że pozbawiasz siebie tej Bożej metody, jaką jest wyposażanie nas przez tych, których Bóg dał Kościołowi. Jako nauczycieli, jako apostołów, jako proroków. A więc słuchajcie, to nie jest coś takiego, że coś się dzieje w Kościele i robimy to tak, żeby zapełnić czas. Ale robimy to po to, aby Kościół był wyposażony, aby miał poznanie i abyśmy mieli zachętę, bo Pan chce nas zachęcić. Pan chce dodać nam odwagi do tego, abyśmy mogli posługiwać, być użytecznymi i mieć z tego ogromną radość, że możemy być użyci przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo słuchajcie, czy nie jest to wyróżnienie? Kiedy Pan mówi do ciebie, pierwsze powołuje ciebie, pójdź za mną i ty decydujesz się iść za Nim i ruszasz za Nim, pozostawiasz grzech, świat, nieprawość i idziesz i wierzysz, że On jest twoim Panem i Zbawicielem, ale On mówi za chwilę do ciebie, słuchaj, ale ja mam dla ciebie zadanie do wykonania.
Ja mam coś szczególnego. Ja uczyniłem Cię kimś wyjątkowym, obdarzyłem Cię czymś, czego nie mają inni i Ty będziesz dopełniał tych braków, które są w Kościele z powodu tego, co Ty masz. I chcę, żebyś tym usługiwał najlepiej, jak możesz. Wiecie, Bóg czyni nas jakby, no, wręcz dosłownie Pan mówi, współpracownikami Bożymi jesteśmy. I nie sądzę, że powiedział to tylko odnośnie apostołów, Paweł mówi, współpracownikami Bożymi jesteśmy. Ale nazywa apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, mówi o nas wszystkich, że jesteśmy Bożymi sługami, którzy mają wypełnić Boże zadanie i Bożą wolę. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby człowiek Boży nawrócony, odrodzony zadawał sobie pytanie, pytał się Pana, Boże, ja wiem, że mam wiele rzeczy czynić, które wynikają jasno z Bożego Słowa. Ale chcę, żebyś mi pokazał, co jest takiego szczególnego, czym jestem obdarowany, co mi dałeś, żebym mógł tym posługiwać Kościele. Nie musisz pytać Pana, czy masz Boga uwielbiać, czy nie. Czy masz Bogu oddawać chwałę, czy nie. Moi drodzy, dlatego zachęcam Was. Kiedy jesteśmy w zgromadzeniu, ja wiem, że może dzisiaj z powodu zmiany czasu czujemy się troszeczkę inaczej. Ja sobie wczoraj komórkę przestawiłem i zaplanowałem, że powinna mnie obudzić o 7:00, znaczy tego już nowego czasu. Okazało się, że ona mnie obudziła o 6:00, ale byliśmy przekonani, że jesteśmy w dobrym czasie. Możemy się czuć różnie dzisiaj, ale moi drodzy, Słowo Boże wzywa nas, list do Efezjan, 1 rozdział, wiersz 6, wiersz 12, Hebrajczyków 13:15. Pamiętacie, co jest w Hebrajczyków 13:15? Abyśmy oddawali ofiarę pochwalną naszymi wargami Bogu. To znaczy, żebyśmy otwierali nasze usta i składali chwałę Bogu. Do tego jesteśmy powołani. I to nie jest jakieś szczególne powołanie, do tego wszyscy jesteśmy powołani. A więc dobrą rzeczą jest wywiązywać się z tego, czy to będzie grupa domowa, czy zgromadzenie, czy to będzie nabożeństwo modlitewne. Oto uwielbiamy i wywyższamy Boga. Oto nikt z nas nie musi pytać, czy mamy wstawiać się zaginącym światem, czy mamy ewangelizować, czy mamy mówić ludziom o Chrystusie. To wynika jasno z Bożego Słowa. Idźcie na cały świat. Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Marek tak mówi w 16 rozdziale, wierszu 15. Mateusz w 28 rozdziale. To wynika jasno z Bożego Słowa. Pytanie jest, czy praktykujemy to? Czy jesteśmy w tym zaangażowani? Pamiętacie, na naszym spotkaniu zboru powiedziałem, że chcielibyśmy, aby każdy z nas w tym roku modlił się, aby przynajmniej jedną osobę przyprowadzić do Chrystusa. Słuchajcie, miesiąc pędzi za miesiącem, my już mamy za chwilę kwiecień. Prawda? 3 miesiące, kwartał minął. Pytanie jest, czy zrobiłem jakiś krok w kierunku tego, aby dotrzeć do nowej osoby, aby mówić, aby świadczyć jej o Jezusie, jeżeli Królestwo Boże ma się pomnażać, poszerzać, jeżeli mamy wykonać wolę Pana odnośnie naszego życia. Każdy z nas wie z Bożego Słowa, że jesteśmy wezwani, aby wzrastać w poznaniu, w wierze, w miłości, do pełni wymiaru Chrystusa. Tak czytaliśmy w Efezjan 4 rozdziale, wiersz 13 do 16 i wiele, wiele innych miejsc, które są w Bożym Słowie. Wiemy o tym, że mamy czynić sobie dobrze nawzajem, najwięcej, jak to Słowo Boże mówi, czyńcie dobrze jedni drugim, a najwięcej domownikom wiary. Wiemy, że mamy to robić. Mamy być pełni dobrych uczynków. Efezjan 2:10 mówi nam, że Bóg zbawił nas nie przez dobre uczynki, ale z łaski do dobrych uczynków, abyśmy je czynili dla Bożej chwały. Czyli z Tytusa 2:14-3:14. Mamy prowadzić święte życie. 1 rozdział listu do Efezjan, wiersz 4. Wybrał nas, abyśmy byli święci i nienaganni. Hebrajczyków 12:14. To wszystko jest objawione. Kiedy czytasz Boże Słowo, kiedy idziesz za Jezusem Chrystusem, to jest Ci to objawione i wiesz, że to powinno być obecne w Twoim życiu. Ale Słowo Boże nam mówi, że Bóg ma jeszcze coś szczególnego. Ma jakąś szczególną służbę.
I tak jest powiedziane, że tych służb jest tak wiele, dlatego że tak wiele jest obdarowań. To może być różnorakiego rodzaju posługiwanie w Kościele. I zanim będę mówił o tych różnych rodzajach, i to nie dzisiaj, to chciałbym się przez chwilę z wami zastanowić, to skoro to wszystko jest dla nas jasne i oczywiste, muszę sobie zadać pytanie, co ja w tej dziedzinie robię? Czy ja wzrastam w tych sprawach, które już są objawione w Bożym Słowie i już Pan tego oczekuje ode mnie? A co powoduje, że ten człowiek, ten brat, ta osoba, może to dotyczyć i brata, i siostry, zakopuje swój talent, nie obraca tym talentem i czeka właściwie na co czeka? Czeka na swój sąd. Czeka na przyjście Pana, ale tam wcale nie spotyka go nagroda. Ale tam czeka go, czekają go bardzo, bardzo srogie słowa. I zastanawiam się, co jest, że ludzie Boży, ubłogosławieni, obdarowani, powołani, zakopują swój talent. Brat pastor Edward Lorek mówi nam o powołaniu Abrahama. Mówi nam o tym, w jaki sposób Bóg go prowadzi. I powiedział takie też bardzo ważne słowa, które już tutaj padały, że wiecie, Abraham był podobny do nas. Tak jak Eliasz podobny do nas. Tak jak każdy inny człowiek. I to jest cudowne, że możemy pomyśleć o to Bóg, tak jak użył Abrahama, tak jak użył Eliasza, tak jak używa innych, Bóg może mnie użyć. Oczywiście na miarę jego powołania wobec mnie i obdarowania wobec mnie, ale jedno możesz być pewny, Bóg chce ciebie użyć. I Bóg chce, żebyś obracał tym talentem, posługiwał darami, którymi ciebie i mnie obdarzył. Tu jest powiedziane, że ten, który się tłumaczył, kiedy Pan przyjechał, on mówi, bojąc się, wiersz 25, bojąc się, wtedy odszedłem i zakopałem i ukryłem talent twój w ziemi, bojąc się. Jakże często właśnie strach przed tym, że Bóg daje nam jakieś wyzwanie, jakieś zadanie do wykonania, sądzę, że Sara musiała pokonać obawę i lęk, czy uda jej się zagrać dzisiaj ten utwór. Czy było to błogosławieństwem dla nas? Prawda? Kiedy Mateusz został zapytany, Roman go tak zapytał wprost, czy coś może powiedzieć, ja sobie wyobrażam, że mu serduszko tam mocniej zaczęło bić. Prawda? Ale bardzo ładnie odpowiedział. To jest takie zbudowanie, taka dobra rzecz. Każdy z nas przeżywa obawę i lęk. I słuchajcie, możemy być pewni, diabeł zawsze działa poprzez strach. Pan i Duch Boży, tam gdzie jest obecność Pana, tam przychodzi pokój. I kiedy jest pokój, kiedy przychodzą do ciebie ludzie i usługują tobie i odbierasz pokój, nawet jeśli cię napominają, ale odbierasz pokój, to jest od Pana. Ale mogą przyjść ludzie, którzy mogą nawet wiele fajnych rzeczy powiedzieć, ale twój duch nie odbiera pokoju. To wcale nie znaczy, że to jest od Pana, wręcz odwrotnie. A więc musimy być tego świadomi. Strach, za strachem stoją siły ciemności. Ale Pan daje pokój, bo jest księciem pokoju. A więc jeżeli Pan daje pokój, to też daje taką odwagę i siłę do tego, abyśmy mogli wykonać Boże zadanie. Strach sparaliżował tego człowieka, bojąc się. Mówi, no co zrobię? Zacznę coś robić z tym talentem i jeszcze może stracę coś z tego talentu. To już lepiej, jak zachowam, to bym tylko zachował ten talent. Czasami my tak myślimy, nie? Panie, obym tylko zachował. A Bóg mówi, ja chcę, żebyś wzrastał. Ja chcę, żebyś się rozwijał. Ja chcę, żebyś miał więcej. Ja chcę, żebyś był bardziej błogosławiony. Żebyś był błogosławieństwem dla innych. Ja chcę, żebyś pomnażał. Takim jest nasz Bóg. Mówi, jeśli mi zaufasz, to nie stracisz, ale wykonasz zadanie i przyniesiesz więcej niż ten talent. Tutaj ci, którzy może nie byli kiedyś, kiedy na ten temat mówiłem, ten gospodarz oddał każdemu
według zdolności. A więc nasz Pan kieruje się, to słowo oznacza wrodzone zdolności. To słowo oznacza biegłość i sprawność, moc i siłę, jaka jest w każdym z nas. Każdy z nas ma różne zdolności i możliwości. Różną odporność. Jeden jest bardziej odporny psychicznie czy fizycznie, inny mniej. A więc według tego, według tych zdolności wrodzonych, On udziela nam albo jeden, albo dwa, albo pięć. Udziela nam tyle, ile jesteśmy w stanie zagospodarować, aby ta odpowiedzialność nas nie przygniotła, ale abyśmy mogli wykonać zadanie, które ma dla nas. A więc pamiętaj, nie masz ponad miarę, żeby ciebie to przytłoczyło. Masz dokładnie tyle, ile jesteś w stanie zagospodarować dla chwały Bożej, użyć dla chwały Bożej. I nie wolno ci się bać, nie wolno ci się wycofać. Wiecie, zawsze łatwo jest stać z boku. Ale kiedy, może niektórzy powiedzą tak, no dobrze, kiedy zacząłem się angażować, to więcej problemów się zaczęło pojawiać. I tak będzie. I tak jest. Moi drodzy, dlaczego tak jest? Dlatego po pierwsze, że zaczynamy coś czynić według woli Bożej i przeciwnik staje nam na drodze. I będzie działał w różnoraki sposób. W różnoraki sposób. Ludzi z zewnątrz, ludzi od wewnątrz, różnie. Ale my nie możemy się tym zrażać, jeżeli zachowamy taką postawę, jak w tej pieśni, którą grała Sara, to wszystko będzie dobrze. Prawda? A więc strach. Pamiętacie Gedeon, o którym już tutaj brat Roman wspomniał, kiedy został powołany, aby wybawić Izraela z ręki Midianitów, on także się bał. Pan do niego przemawia, Pan mu daje dowody tego, że go powołuje do swojego zadania. On przecież widział anioła, on jest tego świadom, on mówi, widziałem anioła, widziałem wręcz Pana twarzą w twarz. Właściwie to powinienem umrzeć, bo przecież nikt nie może Boga oglądać twarzą w twarz, ale Bóg nie objawił mu się w taki sposób, w takiej pełni, żeby Gedeon padł martwy. Bo rzeczywiście wtedy by padł martwy. Ale tak, aby on mógł znieść to objawienie obecności Bożej. Halleluja. Wiecie, Bóg jest dobry. Objawia nam się, jest delikatny. Przychodzi do nas w tak delikatny sposób. Objawia nam się w taki sposób, że ty i ja możemy znieść to objawienie i wiedzieć, że Pan jest blisko, mówi do mnie i ja mogę żyć. I to niczym nie grozi, chociaż wiem, ile jest niedoskonałości w moim życiu. Bo przecież On jest święty. Kiedy On się zbliża, to ta niedoskonałość i te wszystkie rzeczy coraz mocniej widać te plamy na mojej szacie. A jednak On się objawia w taki sposób, abyśmy nie zginęli. I Gedeon, mając to wszystko, on się boi. Popatrzcie, w 7 rozdziale Księgi Sędziów, w 9-10 wierszu, kiedy już on ma wyselekcjonowaną przez Pana grupę ludzi. 32 tysiące ludzi się zgłosiło, żeby walczyć z potężną armią Midianitów. A później Pan Bóg mówi tak, za dużo was jest. Żeby nikt z was później nie powiedział, że własną siłą to zrobiliście. Powiedz tak, kto się boi, jest lękliwego serca, niech idzie do domu. My byśmy wołali, niech nas jest więcej. Prawda? Jak jest więcej, to siła, prawda? A Bóg mówi nie. Bo wiecie, ci, którzy się boją, zaczną rozpowiadać i wypowiadać słowa niewiary i lęku i strachu i nawet ci, którzy mają odwagę, ją stracą. No to 20 tysięcy odeszło do domu. A później Bóg mówi, to jest jeszcze za dużo. Zostało 300. I później Pan Bóg tych 300 postawił wobec ogromnej armii. I tak Bóg powiedział do Gedeona, tejże nocy, 7 rozdział Księgi Sędziów, wiersz 9-10, tejże nocy rzekł Pan do niego, wstań, wtarnij do obozu, gdyż wydałem go w ręce twoje. Lecz jeżeli się boisz wtargnąć, to podejdź najpierw raz ze swoim gierkiem purą pod obóz. Lecz jeżeli się boisz, jestem przekonany, że Gedeon się bał. Coś wiary i odwagi, ale też obawa i lęk. A Pan to doskonale widział.
I mówi, jeśli się boisz, podczołgaj się i posłuchaj. I tam, wiecie, tam był opowiedziany ten sen, jak jeden mówi do drugiego Midianitów, widziałem, jak ogromny kamień oderwał się i rozbił namiot. I Gideon wtedy wiedział, że nabrał odwagi i wiedział, że Pan wydał w jego ręce Midianczyków. Strach, bojąc się, zakopałem talent. Bojąc się, nie zrobię tego czy tamtego, bo nie wiem, czy dam rady, czy sobie poradzę. A Pan przychodzi do twojego serca delikatnie i zachęca cię i mówi, nabierz odwagi, bądź odważny. To może być prosta rzecz. Jak powiedziałem, wszyscy jesteśmy powołani do ewangelizacji. I czasami, albo bardzo często potrzebujemy tej prostej odwagi, gdzieś na ulicy, gdzieś w drodze, gdzieś w autobusie, gdzieś w tramwaju, zacząć rozmawiać z kimś obcym o Jezusie. Ale Pan daje nam odwagę. Mojżesz się bał. Panie, a jeśli mnie nie uznają? A jeśli mnie nie przyjmą? I wiecie, jak Mojżesz wielokrotnie próbował od tego wszystkiego się wymigać, aby nie wykonać Boże zadanie. Ale Pan dał mu zachętę. Jak wiele cierpliwości ma Pan wobec nas. Dalej w tym fragmencie jest powiedziane, sługo zły i leniwy. Lenistwo. Po prostu czasami się nie chce. Widocznie było wiele aspektów, które spowodowały, że ten talent został zakopany. Lenistwo. Sługo zły i leniwy. Czyli tutaj Pan używa takiego bardzo, bardzo mocnego określenia. Sługo zły, czyli bezużyteczny, bezwartościowy, niegodziwy i tchórzliwy. Czyli to słowo oznacza nie tylko tchórzliwego, ale takiego właśnie bezużytecznego, takiego bezwartościowego dla sprawy Bożego Królestwa. Po prostu nie chce się. Wiemy, że wielu ludzi w Kościele wykonuje ogromną pracę. Każda praca i każda służba jest ważna. Ludzie wykonują ogromną pracę, za którą nie otrzymują ani złotówki. Ale robią to ze względu na powołanie, na Pana i na obdarowanie. I będą to robić bez względu na to, czy coś z tego będą mieli, czy nie. Bo mają powołanie i chcą to robić. I mają z tego ogromną radość, że mogą służyć Panu. A kiedyś przyjdzie czas wypłaty. I Pan to wszystko wynagrodzi. W najlepszej walucie. To nie będzie waluta, która traci na wartości, dewaluuje się. To będzie niebiańska waluta. Będzie to uhonorowane przez samego Pana. A więc sługa, dziecko Boże musi pokonać też czasami to lenistwo, tą niechęć. Czasami woli spędzić lepiej, wydaje mu się lepiej czas, wygodniej. A Pan mówi do niego, zrób, użyj, działaj. Zazdrość, myślę, jest taką kolejną rzeczą, przeszkodą, która powoduje, że ludzie Boży zakopują swój talent. On mówi, ja sobie tak myślę, że mówi, skoro dostałem jeden talent, a patrzy, tamten dostał dwa, a tamten pięć, to rodzi się gdzieś, dlaczego tak zostałem potraktowany? Moi drodzy, możemy tak myśleć do momentu, kiedy zrozumiemy, ile to jest jeden talent. Ale jeśli wiemy, ile to jest, to już wiemy, że ten, który otrzymał jeden talent, wcale nie otrzymał mało. Pamiętacie, mówiłem, przypomnę, że ten talent to była waga w złocie lub srebrze 34 kg złota lub srebra. A więc jeżeli on miał ten jeden talent, to był człowiekiem niezwykle bogatym. Ja mówię tak, mógł mieć dom, mógł mieć powóz, mógł mieć służbę, mógł mieć wielką posiadłość, on miał talent. Nigdy nie możesz powiedzieć, ja tylko mam tyle. A czemu tamten ma tyle? I wiecie, zazdrość powoduje to, że zamiast dziękować Bogu za to, co mam, kim jestem, to my patrzymy do cudzego ogródka i tym żyjemy, i tym się trapimy, i to nas zżera, a nie wykonujemy swojego zadania. Bo czas tak szybko mija i Pan przyjdzie i powie, co zrobiłeś z tym talentem, który ci... Już Panie, no racja, ja miałem talent. A więc zazdrość. Pamiętacie,
kiedy dwóch ludzi przyszło przed oblicze Boże. Jeden został przez Boga wysłuchany i uhonorowany, a drugi nie. I ten, który został jakby niesłyszany, jak Pan Bóg nie odpowiedział na jego modlitwę, w jego sercu zrodziła się zazdrość o Boże rzeczy, o Boże błogosławieństwa. I ta zazdrość popchnęła go do morderstwa. A więc zazdrość powoduje, że zamiast żyć tym, co Pan nam dał, żyjemy tym, co inni mają. Nie cieszymy się i nie dziękujemy za to, co, za te możliwości, które mamy. Pamiętacie, powiedziałem tydzień temu tak, nie zazdrość służby i zakresu komuś innemu. Dbaj w tym momencie i rób to, co najlepiej możesz zrobić, dbaj o głębie swojej służby. A Bóg wtedy zatroszczy się o zakres twojej służby. Bóg, widząc twoją wierność, twoje oddanie, otworzy szerzej drzwi, abyś mógł być błogosławiony. Tak było ze Szczepanem. Tak było z Filipem, prawda, który usługiwał przy stołach, a później został powołany na ewangelistę. I całe miasto, Samaria, było poruszone przez zwiastowanie Ewangelii przez Filipa. Inna rzecz, inny powód to jest lekceważenie tego, co mamy do wykonania. Mateusz w 10 rozdziale, wierszu 40 i 42 mówi o podaniu kubka zimnej wody w imieniu Pana. Że nawet kubek zimnej wody podany ze względu na służbę kogoś, proroka czy kogokolwiek, tam jest wymieniony prorok, będzie temu, który ten kubek przygotował, będzie dana nagroda taka, jakby sam był prorokiem. Bardzo mi się podoba historia Elizeusza. Pamiętacie, Elizeusz, kiedy wędrował, miał taki zwyczaj wpadać do pewnej wdowy. Częstym był gościem w tym domu. Przepraszam, ona nie była chyba wdową, ona miała męża. I ona porozmawiała później z mężem i mówi, zróbmy coś dla tego proroka. Zbudujmy mu dodatkowy pokój, kiedy on będzie, żeby mógł się gdzie zatrzymać, żeby mógł odpocząć, żeby mógł pełnić swoją służbę. Jestem przekonany, że w wieczności to małżeństwo, ta rodzina otrzyma nagrodę, tak jakby sami pełnili służbę prorocką. A więc jak niezwykle ważne jest, uhonorowane jest to każde zadanie, które Pan ma dla swoich dzieci w swoim królestwie. Nigdy nie lekceważmy swojego zadania, bez względu na to, co by to miało być. Rób to najlepiej, jak możesz, rób to z całą radością, służąc jak samemu Panu, a Pan ci to wynagrodzi i będziesz wzrastał w tym posługiwaniu. Moi drodzy, kiedy nad tym rozmyślałem na nowo, po raz kolejny, jeszcze raz popatrzyłem i rozmyślałem wczoraj, dzisiaj jeszcze rano, nad tym, co Pan Jezus uczynił, kiedy spożywał z uczniami ostatnią wieczerzę. I pamiętacie, kiedy byli razem, przyszli na to miejsce, Jezus pierwszy przepasał się, wziął misę z wodą i zaczął myć te brudne nogi swoich apostołów. Był sługą. Piotr się wzdrygał. I wiecie, nad tym rozmyślałem i mówię tak, Panie, zaraz. Przecież to już jest ten czas, kiedy oni dokładnie wiedzą, kim Ty jesteś. Zgodzicie się? Przecież Cezarea Filipowa to było już troszeczkę wcześniej. Jezus szedł z północy Palestyny, szedł właśnie w kierunku Jerozolimy, właśnie na ten moment, aby oddać życie. I tam pod Cezareą Filipową Piotr mówi, Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. Szymonie, nie ciało i krew Ci to objawiły, ale Ojciec mój, który jest w niebie. I sobie myślę, no zaraz, to od tego momentu Szymon, uczniowie powinni skakać koło Pana Jezusa. Powinni, wiecie, otwierać drzwi, powinni nie wiadomo co, przychodzi wieczerza, tak jak było w tamtych czasach w zwyczaju, gospodarz powinien umyć nogi tych, którzy tam byli. Jezus czuł się gospodarzem. Ale czemu oni się nie czuli gospodarzami?
Czemu oni, wiedząc, że jest Synem Bożym, że jest Mesjaszem, że jest oczekiwanym Zbawicielem, to przecież oni pierwsi powinni biec po miskę z wodą i umyć Mu nogi. A oni się rozsiedli przy stołach, gotowi do spożycia, a jeszcze coś nie zostało zrobione. Oni już są gotowi do jedzenia. A Pan bierze, przepasuje się, bierze miskę i umywa nogi. Czy wiecie, co wam zrobiłem? Jeśli ja Pan i Mistrz, umyłem wam nogi i wy powinniście to czynić względem siebie nawzajem. I tu nie chodzi o to, żebyśmy teraz fizycznie to robili. Ale popatrzcie, ile w tym jest pokory, popatrzcie, ile w tym jest miłości, popatrzcie, ile w tym jest chęci usłużenia drugiemu i przez to wywyższenia drugiej osoby, bo w tym momencie ja się muszę uniżyć. Nie mogę być nad. Ja się muszę zniżyć. Jeśli ja, Pan i Mistrz, mówię, Panie, oni chodzili z Tobą 3 lata, oni już wiedzą, kim Ty jesteś, a ciągle w nich jest to takie dbanie o siebie. O tak, żeby było wygodnie, szybko, prawda? A niech inni mnie teraz obsłużą. Jeśli ja to zrobiłem. Moi drodzy, a więc może powiesz, ale to jest taka pośrednia służba. Wiecie, miałem w swojej, że tak powiem, historii służby sytuację, że pewna osoba powiedziała, ale ja jestem powołana do wyższych celów. Pastorze, ja tu nie jestem od zmywania naczyń. Ja tu nie jestem od robienia tego. Ja jestem do wyższych celów powołana. No, na pewno każdy z nas ma wyższe cele. Ale wszystko zaczyna się od uniżenia. Od tych rzeczy drobnych. Kiedy jest potrzeba. Kiedy to robimy. Kiedy to robimy w miłości do Pana, w miłości do siebie nawzajem, wtedy to przyniesie owoc i błogosławieństwo. Pan jest tego przykładem, a więc nigdy nie lekceważ. Wiedz, że sprawiasz ogromną radość Panu. Kiedy On to widzi, to sprawiasz Mu ogromną radość. To właśnie On jest wywyższony. To znaczy, że to nie tylko, że mówisz, tak Panie, no tak jest napisane, ale żyjemy według tego słowa, co On mówi. Honorujemy to słowo. Możemy powiedzieć, Panie, pomóż nam. Panie, chcemy być takim jak Ty. Nie ma tu Sary, ale może na końcu by nam jeszcze raz zagrała i żebyśmy ten tekst mogli zobaczyć. Ale zaśpiewamy coś może innego. Inną rzeczą, które powodują, że człowiek wierzący zakopuje swój talent, to są kompleksy. Uważamy się, że jesteśmy nikim, nic nie potrafimy, nic nie damy rady zrobić. A ja mówię, że diabeł jest szpecem od utwierdzania nas w tym przekonaniu. A Bóg mówi, nie, jesteś cenny, jesteś obdarowany, jesteś błogosławiony. Czymś cię obdarowałem, to nie jest tak, że pozostawiłem ciebie bez obdarowania. W domu Jessego tak może było. Jeśli chodzi o Dawida. Prawda? Kiedy już wszyscy synowie, chyba 7 zostało przyprowadzonych przed Samuela, a Jesse myślał, ten wysoki, przystojny, to na pewno Pan go powołuje. Znaczy, nawet do głowy mu jakoś dziwnie, nie? Że zapomniał już o jednym swoim synu. Jak ojciec może zapomnieć o swoim synu, o swoim dziecku? W takiej chwili, tylko że on nie brał pod uwagę, że ktoś taki jak ten najmłodszy Dawid, w ogóle Pan ma dla niego jakieś zadanie. Masz tu jeszcze jakiegoś syna? No i jest gracja. Jest Dawid. Ale w polu, tam pasie, to zawołaj go, bo inaczej nie rozpoczniemy. I Pan mówi, to jest ten. Bo Pan patrzy na serce. Nie tak jak człowiek patrzy. Ale wiedz, że Pan patrzy na serce i użyje każdego z nas. Tam, gdzie nas zamierza użyć. Obdarował Cię,
daje Ci powołanie, chce, żebyś wzrastał, jeśli w tym będziesz wierny, coraz jaśniej będziesz widział miejsce, które Bóg dla Ciebie wyznaczył i zadanie. Więcej, Bóg chce, żebyś obfitował, żebyś przyniósł obfite błogosławieństwo w swoim usługiwaniu. Może czasami patrzymy na to, co robimy i mówimy, Panie, co ja takiego robię? Czy to ma jakiś sens i to ma jakieś znaczenie? Tak jest w tej trzeciej części. Pamiętacie? Panie, kiedyż widzieliśmy Cię? Chorym? W więzieniu? Panie, kiedyż my Cię widzieli w potrzebie? Panie! A Pan mówi, wtedy, właśnie kiedy to zrobiłeś, kiedy ugościłeś tego człowieka, kiedy odwiedziłeś tą osobę, kiedy byłeś w szpitalu, odwiedziłeś nie tylko może swojego bliskiego, ale popatrzyłeś, był ktoś samotny i porozmawiałeś z nim. Odwiedziłeś mnie. Ale diabeł lubi nas ograbiać, zabierać nam błogosławieństwo. Ograbia nas przez to, że wrzuca do Twojego, do mojego umysłu kompleksy. Mówi, nie nadaje się. Nie jestem w stanie nic zrobić. Inni są dużo bardziej obdarowani, lepsi. Oni potrafią. Może tak jest. Może są bardziej obdarowani. Ale nie mają tego, co Ty masz. I nie są tym, kim Ty jesteś. A Bóg mówi, ja ich użyję, ale Ciebie także chcę użyć. Chcę Cię błogosławić. Halleluja. Moi drodzy, możesz oglądać. I Bóg chce, żebyśmy oglądali, jak przez nasze świadectwo ludzie są dotykani, jak są uzdrawiani, jak są przyprowadzani do Boga. Bóg chce, chce to widzieć, żebyś radował się, że Kościół jest budowany przez Ciebie, przez dobre słowo, przez modlitwę, przez zachętę jeden drugiego, przez docenienie jeden drugiego. To Bóg chce widzieć. I może mówisz, ale co ja takiego robię? Wiecie, najczęściej jest tak, że ci, którzy dużo robią i wiele robią, oni z reguły mówią tak. Panie, tak mało zrobiłem. Tak niewiele mogę Ci dać. Ale kiedyś okaże się, że to, co nam się wydawało mało, w oczach Boga będzie czymś wielkim. I dobrze, że tak jest. Bo gdybyśmy myśleli inaczej, to byśmy padli w drugą skrajność. Za wysoko byśmy o sobie myśleli. I to by nas zgubiło. A więc nie pozwól, żeby poprzez kompleksy diabeł spowodował, żeby zakopać swój talent i swoje możliwości. Moi drodzy, mogą być inne rzeczy. Pożądanie rzeczy tego świata. Kiedy odwracamy nasz wzrok od Pana, od powołania, od zadania i zaczynamy zwracać się w innym kierunku. Zaczyna nam się ten świat podobać, sposób myślenia, postępowania, życia. I jak to ten świat mówi, raz się żyje. To prawda, że się żyje raz, a potem będzie sąd. Prawda, żyje się raz i nie możesz powtórzyć swojego życia. Nikt z nas nie może powtórzyć. A potem będzie sąd. Dlatego dobrą rzeczą jest żyć dla Pana, z Nim, Jemu służyć. Inni po prostu kłócą się i spierają z Bogiem, są nieposłuszni. Bóg mówi, zrób, a On mówi nie. Będziesz to robił, a On mówi nie. Można się tak sprzeczać z Bogiem, tak jak Mojżesz, tylko nie za długo. Czasami lepiej od razu posłuchać tego, co Bóg mówi. Ale nieposłuszeństwo jest kolejną rzeczą. Próbowanie naśladować kogoś innego. Bóg mówi, nie, chcę, żebyś był tym, kim jesteś. I ja chcę Cię użyć takim, jakim jesteś. Ze wszelkimi Twoimi możliwościami, predyspozycjami i tak dalej, i tak dalej. Pamiętacie, On dał Kościołowi jednych apostołów, proroków, nauczycieli, pasterzy, ewangelistów. Pamiętacie, dlaczego ich dał? Aby wyposażyć, przygotować świętych do czego? Do służby diakonii, szeroko rozumianej, łącznie z głoszeniem słowa, bo diakonia obejmuje też głoszenie słowa, szeroko rozumianej, i do
budowania ciała. I nie ominął nikogo z nas. W każdego z nas zainwestował. Każdego z nas tak samo drogo wykupił. I teraz oczekuje. I chcę wam powiedzieć, kończąc, nigdy nie dowiesz się. Nigdy nie dowiesz się, jakie jest twoje powołanie. Co Bóg chce, żebyś czynił. Jaki ma plan dla twojego życia, jeżeli nie narodziłeś się na nowo. Bo w tym momencie nie masz z Bogiem duchowej relacji. Nie jesteś w stanie słyszeć Bożego głosu, żeby Pan Bóg ci mógł powiedzieć. Takim klasycznym przykładem może być Saul z Tarsu. Pomimo tego, że był religijnym człowiekiem, nie był narodzonym na nowo. Prawie do 30 roku swojego życia. I był gotów w imię Boga robić okropne rzeczy, myśląc, że służy Bogu. Ale nigdy nie narodził się z ducha do tego momentu. Moi drodzy, można być religijnym. Ja mówię tak, możesz śpiewać te same pieśni, możesz czytać Biblię, możesz wiele, wiele rzeczy robić, modlić się, a jeśli nie narodziłeś się na nowo, czyli nie doświadczyłeś, nie odebrałeś sam osobiście od Pana dla samego siebie przebaczenia swoich grzechów, nie odebrałeś tego zbawienia, które Bóg ma dla ciebie w Chrystusie, tego, że Duch Boży poświadcza twojemu duchowi, że jesteś Bożym dzieckiem, nigdy nie będziesz wiedział, do czego Bóg ciebie powołuje, do czego cię przeznaczy. Ale jeżeli narodzisz się na nowo, jeżeli stajesz się Bożym dzieckiem, jeżeli Jezus jest twoim Panem, a twój duch, w twoim duchu wołasz za Duchem Świętym do Boga: Abba, Ojcze, bo jesteś zrodzonym z Ducha Bożym dzieckiem, to wiedz jedno, masz powołanie. Bóg ma dla ciebie cel. Bóg ciebie obdarował. I kiedy będziesz wierny i chodził z Bogiem, to stanie się dla ciebie jasne i wyraźne. I nie zakopuj swojego talentu i swoich możliwości. Powiesz, ale ja dzisiaj nie wiem, co mam robić. No oprócz tych ogólnych rzeczy. To zanim będę mówił kiedyś dalej na ten temat, to co dzisiaj możesz zrobić dla Pana najlepiej, zrób jak możesz. Bądź wierny, a Bóg będzie ci objawiał twoje obdarowanie, twoje powołanie.